Szczęść Boże, trzeci filmik z prezentacji Górki. W Górki w Zakopanem, którą prowadzimy jezuici. Tym razem o domu rekolekcyjnym kilka słów. Już było o kościele, o wspólnocie, było kilka słów o kaplicy ślubowań. Tym razem dom rekolekcyjny, który jak się podejdzie pod Górkę, to rzeczywiście to jest objętościowo największe. Oryginalnie to nie miał być dom rekolekcyjny, oryginalnie to miał być dom wypoczynkowy dla jezuitów, którzy są z całej Polski, ale w pewnym czasie stwierdzono, że ten dom nie jest wykorzystywany w 100%, dlatego pomyślano o domu rekolekcyjnym. I automatycznie z domem rekolekcyjnym związane są rekolekcje ignacjańskie, bo takowe tu są udzielane. I teraz takich domów rekolekcyjnych w Polsce jest trochę. Można sobie poszukać, może kiedyś będzie okazja tego, żeby trochę więcej powiedzieć o rekolekcjach ignacjańskich. To jest genialna szkoła, jedna ze szkół duchowości. Oczywiście tak to ze szkołami bywa, że różnymi stylami. Nie on jest dla wszystkich, tak? Duży nacisk na milczenie, na samodzielną pracę, na myślną pracę, na rozbudzanie uczuć. A ktoś woli nie mieć milczenia, woli więcej śpiewania, tańczenia, integracji, dużo dzielenia między takimi grupkami. Dlatego warto pomyśleć o tym, czy to są dla mnie rekolekcje. Jeżeli uważasz, że tak, to zapraszamy tylko tu na Górkę, ale też do naszych innych domów rekolekcyjnych. Najdalej na północ wysiący dom rekolekcyjny to jest w Jastrzębiej Górze, najbardziej na południe w Polsce to na pewno jest Górka. Teraz, można zobaczyć sobie terminy, można zobaczyć sobie na czas trwania. Ogólnie proponujemy, ta książeczka to jest nasze miesięczne rekolekcje, czyli 30 dni bycia przy Panu Bogu, poznawania Chrystusa, doświadczenia Jego miłości, poznawania, pójścia za Nim, służenia Mu. Przez to, że kogoś bardziej poznajemy, to bardziej Mu ufamy. I ogólnie i trochę przy okazji, jak komuś ufamy, to też trochę przy okazji zmieniamy swoje życie. I mniej więcej na tym polegają te rekolekcje. Oczywiście przyjeżdżając na takie rekolekcje, zgadzamy się na pewien rytm, zgadzamy się na pewną formułę. I ogólnie w większości domów wygląda to podobnie, czyli ogólnie są cztery pory modlitwy, takie medytacje ignacjańskie, czy jest medytacja, można sobie wygooglować, albo kontemplacja ignacjańska. Pomiędzy oczywiście jest msza święta, pomiędzy jest zawsze jakaś adoracja. Są wprowadzenia, albo jedno wieczorne ogólnie do całego dnia, albo dwa razy dziennie takie wprowadzenia są. Są konferencje, jest jedna konferencja w zależności od tygodnia. No ale ogólnie dużo czasu w samotności, dużo czasu z tekstem Pisma Świętego i tekstem, który ma pracować w moim życiu. Co nam proponuje? Oczywiście codziennie jest rozmowa z kierownikiem duchowym. Trochę inna forma, bo jeżeli ktoś ma kierownika duchowego w takim codziennym życiu, to bardzo często to polega na rozmowie, na dzieleniu się, słuchaniu, nie wiem, takim dialogu, to kierownik duchowy na rekolekcji ignacjańskiej jest bardziej towarzyszem. Czyli bardziej słucha tego, co dzieje się, ja opowiadam, on słucha, ewentualnie podpowiada, sugeruje pewną drogę, w którą można byłoby pójść. Ale wszystkim słucha. Nie podgania nas, nie popędza. Dużą mądrością jest to, że my zgadzamy się na pewien plan. Czyli właśnie to, że jest milczenie, to, że odcinamy się od świata, czy wyłączamy komórki, internet. Na te kilka dni odcinamy się od tego, co tam. Wielkiej mądrości na to, że chcemy sobie czegoś tu doświadczyć. Taki jest zamysł. W tym naszym domu, ten dom proponuje oczywiście, chyba jest 38, 39 miejsce dla rekolektantów. To są pokoje jednoosobowe. Oczywiście są też dwuosobowe, ale na rekolekcje oczywiście to są jednoosobowe. I naprawdę możemy tutaj doświadczyć wielkich rzeczy. Jest kilka auli, tak jak ta, w której są odprowadzone konferencje. Są rozmównice, które są prowadzone rozmowy, jest kaplica, jest oratorium, jest także winda dla osób, które są w podeszłym wieku, są osoby niepełnosprawne. Czy rzeczywiście jest jadalnia dla rekolektantów, czyli to tak naprawdę wszystkie warunki do tego, żeby
no, pomóc byciu przy Panu Bogu. Oczywiście górka ma swoją specyfikę, czyli są pokoje z widokiem na Giewont, są z widokiem na Gubołówkę, tak wam opowiadam ostatnio. Także jak ktoś się zdecyduje przyjechać tutaj, to można tam ewentualnie zastrzec, jeżeli jest taka możliwość, to od Giewontu. Ja mam od Gubołówki, no ale tam też jest piękny widok. Jest do dyspozycji ogród, oczywiście on nie jest jakiś tam wielkich rozmiarów, ale jest ok, jeżeli chodzi o takie krótkie spacery i wypoczynek. Dodatkowo niedaleko jest trasa na Gubołówkę, także właściwie nie wchodząc do Zakopanego na Kropówki można pójść sobie się przejść kawałek. Także w tym domu oczywiście jak są sesje, czyli trwają rekolekcje, to ogólnie ten dom jest domem rekolekcyjnym. Z tego co wiem, to także możliwość jest tutaj po prostu przyjechania także poza rekolekcjami, po prostu na wypoczynek. Wiedząc o tym, że to jest dom, w którym raczej nie ma imprez, raczej nie ma hałasów. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje takiego domu, w którym ktoś chce iść sobie w ciągu dnia na szlak, pochodzić sobie pospacerować, ale przy okazji też mieć możliwość wejścia do kaplicy, uczestniczyłem we mszy świętej, to myślę, że to jest takie dobre miejsce. Nie będę wam przedłużał, bo tamte filmiki były dość długie. Mam w międzyczasie tam pewnie wam pokazywało się te miejsca, które właśnie tutaj są w tym dobre kolekcyjnym. Mówię, kiedyś będzie może okazja większa, żeby powiedzieć trochę o oczywiście duchowych świętego Ignacego, ale ten dom oferuje taką możliwość. Także jeżeli myślisz nad tym, żeby coś uporządkować, na pewno nie zmienić swoje życie od razu, bo 5 czy 8 dni trudno to zrobić. Ale jeżeli chcesz przez 5 dni czy 8 posiedzieć z Panem Bogiem, trochę Go poznać, trochę poznać Jego logikę patrzenia na świat, trochę przypomnieć sobie Jego miłości, nie ma lepszego narzędzia. Oczywiście Ignacy nam dodaje kolejne i to jest taka wielka mądrość. Te rekolekcje są bardzo techniczne, czyli osoby, które są rzeczywiście tak mają takie ścisłe patrzenie na świat, lubią jakieś reguły, to się bardzo spodoba i te rekolekcje będą dla Ciebie. Dobre kolekcyjne na górce. Bardzo polecam. Trzymajcie się. Dobrego dnia wam życzę.